Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi. Dzień dobry Maćku. Dzień dobry Aniu. No i oczywiście dzień dobry wszyscy nasi słuchacze. Bardzo dzień dobry, e, a dzisiaj będzie lekcja, którą odrobiliśmy, bo my tak z Maćkiem chodzimy po świecie, patrzymy e, i okazuje się, że wszystko nam się kojarzy i to z jednym, z komunikacją i z wystąpieniami publicznymi. Nie na no, mnie to się wszystko kojarzy z jazdą na rowerze, ale nie o tym ten podcast, także zostańmy przy komunikacji. E, ale do jazdy na rowerze być może w którymś z odcinków nawiążemy. Dzisiaj natomiast będzie o tym, czego nas uczy wizyta w zakładzie pogrzebowym, ogłoszenie motoryzacyjne i systematyczne wizyty w lodziarni. No to po tak intrygującym antrę prowadź Aniu dalej. No wiesz, co? W zasadzie to ciebie powinnam zaprowadzić najpierw na scenę, bo. Inspiracja z, do pierwszego tematu wypłynęła od ciebie, otwierając mi oczy na pewne rzeczy, które już tak naprawdę wcześniej miałam y, otwarte. Przyszedł taki moment w życiu, mm, twoim, moim, y, naszym. Bawiam się, że każdego. Ale y, życzę, żeby się jak tak. najpóźniej i jak i najrzadziej. Po jak najmniej nieprzyjemnym wstępie. Mhm. Przychodzi taki moment, że kogoś żegnamy na zawsze. Mhm. No bo takie jest życie ono się kończy, zaczyna. Tak to po prostu jest. I wtedy stajemy przed takim dylematem. Przypomniał mi To teraz to w ogóle bardzo się zaśmiałem, ale przypomniał mi się, a może mój mechanizm obronny się włączył, bo ja jestem stosunkowo świeżo po takim doświadczeniu, z tym moim ulubionym cytatem. A o tym gołębie w Skoro żyłeś tak niesamowicie, to teraz musisz coś załatwić, żeby te gołębie miały na co robić tą czynność, z tak. Tak, to, y, to prawda. Chociażby coraz częściej słyszę o tym, i, i nawet znam kilka takich osób, które wcale nie chcą mieć pomnika. Natomiast jest ten moment, że niekoniecznie Ty trzeba na cmentarzy. <laughs> Znajdą sobie co, jakieś inne zajęcie. To takie są. A schody e... jeszcze są w niektórych centrach miast takie czarne schody. To tam e... ja nie o tym. No i one mogą też nosić listę albo startować w zawodach. O, widzisz to? Dobra, dobra. Koniec mechanizmów obronnych. E, przychodzi taki moment, kiedy szukamy zakładu pogrzebowego, który zajmie się zorganizowaniem. Tej ostatniej posługi, że tak powiedzmy, tej po naszej chówku. bliskiej o, tak, pochówku, tej naszej bliskiej osoby. No i często to jest sfera, która jest dla ludzi stojących przed tym wyzwaniem mało znana. Coraz częściej mówi się o tym, że można się do odchodzenia przygotować, jest nawet coś takiego jak Instytut Dobrej Śmierci, takie miejsce, gdzie można na poziomie psychologicznym pomyśleć sobie o tym, w jaki sposób się pożegnać z, bliskim, z bliskimi, na przykład wtedy, kiedy są termalnie chorzy. Ter Ter terminalnie chyba. O, no właśnie. No ale są, jest taki moment, do którego nie jesteśmy przygotowani, czyli wybór zakładu pogrzebowego. Takiego miejsca, gdzie to załatwimy... No to mogę? Na no. bazie tego, co, co, co stosunkowo na... Może na świeże to jest za dużo powiedziane. Ale no ale na, jednak, niedawno. Tak. Y ja bym powiedział, że największy kłopot, teraz będę mówił o sobie, dla mnie, był wtedy, jak do mnie dotarło, że ja mam do załatwienia... Jakieś ZUSy, bo zasiłek, jakieś papiery potrzebuję, jakieś coś. I ja jako osoba absolutnie niepapierowo-nieurzędowa, hmm. stwierdziłem, że to jest dla mnie kłopot. I ja potrzebowałem, o ile tak jakby ten przewodnik w tym, tej ostatniej drodze, nie chcę powiedzieć, że był mi zbędny, był hmm. na, na, naprawdę dobrym dla mnie towarzyszem, ale nie to mnie napawało lękiem, że jak hmm. ja to zrobię. Natomiast cała otoczka e, urzędowa e, i na przykład pozwolenie e, na cmentarzu, co okazuje się, że jest teoretycznie proste, a praktycznie... Mm -hmm. No, powiedzmy, że lata 80., -te, 90... -te, Nadal gdzieniegdzie gdzie funkcjonują. Mhm. Czyli spoglądając na sytuację klienta zakładu pogrzebowego jest to tak, że on ma do zrealizowania określone zadanie, w którym ani nie jest biegły, ani niespecjalnie do końca wie, jak to zrobić. Plus to, że jest w emocjach, które umówmy się bardziej, go kierują na przeżywanie. może powiedzieć, że kiedyś to przerobił na sobie. No dokładnie, tak. To, to na pewno. No, ale myślę sobie też o y, zakładzie pogrzebowym, który. Y, no ma prowadzi działalność taką jaką prowadzi natomiast jest w obszarze powiedziałabym trudnym do reklamowania no tam marketing y, jest dosyć wymagający no, bo to jest zakład pogrzebowy zbytomia a <laughs> który jest tu dobrze tak y, ale robiący też kawał dobrej roboty i myślę że otwierający oczy na kruchość naszego y, życia i obśmiewający pewne trudne sytuacje no dobrze ale maciek y, bo to jest tak, że wtedy, kiedy odeszła twoja mama i ty zacząłeś y, załatwiać sprawy związane y, z pogrzebem, no to przyznaję, że obudził się we mnie mój partner, y, czyli y, frisowy sposób myślenia, y, chęć takiego podzielenia się doświadczeniem, współuczestniczenia, y, towarzyszenia y, tobie, wam w tym, co się y, wydarzyło, no ale też podzielenia się swoim doświadczeniem, no bo ja już kilka osób ważnych w moim życiu pożegnałam. I mam, jakkolwiek to dziwnie nie zabrzmi, swój ulubiony zakład pogrzebowy. No ja teraz też mam. I co zabawne, ja nie mam ulubionego zakładu fryzjerskiego, gdyż albo wiem od. No właśnie. Ja pierniczę. Od 30 lat nie byłem u fryzjera. To widać. Ale. Czy nie mam ulubionego no zakładu fryzjerskiego, ale mam ulubiony zakład pogrzebowy. No właśnie. Um... I um, chociaż y, merytorycznie jest y, trudno w takich zakładach pogrzebowych, no to jest coś takiego, że y, y, ja nie mogłam się powstrzymać, albo nie chciałam się powstrzymać, żeby ci go nie polecić tego miejsca, gdzie zostaniesz. Łagodnie przeprowadzony przez y, różne rzeczy. I potem jak o tym opowiadałeś. Pochówek, po imieniu. Nie, ale myślę też, że są różne, różne rzeczy w sensie załatwianie y, zasiłku, miejsca na cmentarzu, to tak, wiesz, wrzucam po prostu okay. do. To, to nie jest okay, tak, że dobra. mam jakiś problem, żeby to y, powiedzieć wprost. Przez y, ja pochówek oswaję. i wszystkie. Okej, okay, dobrze, niech tak będzie. Um, no i teraz. Jaka płynie z tego y, nauka? No bo trudno jest od zakładzie pogrzebowym powiedzieć, że może się reklamować w taki sposób, jak to robią inne firmy, które świadczą różne inne usługi. Powtarzam, jeżeli masz o drugi pogrzeb w ciągu dwóch tygodni, to my Ci 50% zniżki? Na przykład. Krucha. Y, trudno jest powiedzieć, że dostaniesz od nas kartę stałego klienta. No słabe. To nie zadziała. <głos> <Jezu>. <głos> nie no, wiesz, no idę, no ale. Nie no tak. No, taka klasyczna lojalnościówka. No, ten klient no. nie wraca. Wiesz, no, my... Jakby wrócił, to dopiero byłaby antyreklama Wiesz, nie, klienci zakładu. wracają, użytkownicy nie wracają. Okej, okay, dobra, tak, prowadźmy takie ehm, rozgraniczenie. No, my w podcaście mówimy o tym, zapisz się do nas na bezpłatną konsultację. No, może to byłby kierunek, ale z drugiej strony wtedy, kiedy jeszcze żyjemy, to niespecjalnie no dobra, chcemy się zajmować. Jest, powiedziałbym, nawet jeżeli, no teraz sobie trochę żartujemy, ale wychodzimy z założenia, że nawet o rzeczach trudnych można żartować. A też żartujemy, żeby odczarować sytuacje, które na przynajmniej dla mnie są cały czas yy, świeże, więc, a mówię o tym dlatego, że być może ktoś z Was jest też świeżo po takiej sytuacji, nie jest naszym celem. Ani Was prowadzi zły tak. nastrój, ani deprecjonować chwile, które przeżywamy, niezależnie od tego, jak do nich yy, podchodzimy. Natomiast z perspektywy nauki, rzeczywiście merytorycznie jest to trudny temat. Yy, rozumiem Maniu, że stawiasz to z tej perspektywy. Jestem właścicielem takiego biznesu. Mhm. Komunikuję się ze światem o moim biznesie. Co nie ma powiedzieć? I, i, i tu nie mhm. jesteśmy specjalistami. To zostawiamy agencjom marketingowym, mhm. natomiast to w czym się specjalizujemy to w komunikacji wewnętrznej. Tak. Czyli na przykład już ten klient jest u mnie. Nie klient, nie użytkownik, mhm. tylko klient. No i ja z tą merytoryką, ja się nie wyróżnię specjalnie. No co mam, urny takie jak inne zakłady, trumny jak inne zakłady. I ograniczenia, procedury takie, jakie wyznacza mi na przykład cmentarz, na którym dana osoba ma być pochowana. Cmentarz, no bo przepisy są... kraju, różne tak. terminy, które trzeba dotrzymać i tak dalej. No tak, merytoryka Dokładnie. jest powiedziałbym, bez szału, jeśli chodzi na niej tutaj płynąć obudowanie, o nie wiem, przywiązania albo, albo, albo może nie przywiązania, mm -hmm. tylko komfortu klienta, mm -hmm. że jest w dobrych rękach. Dawid, no i widzisz, to, czym my się cały czas yy, posługujemy: takie dwa słowa: merytoryka i proceduralnie, proceduralnie i merytoryka, jest zaczerpnięte z trójkąta satysfakcji, o którym Podejrzewam, że w trakcie trwania naszego podcastu, jakby nie było już ponad 100 odcinków, zdarzyło nam się nie, powiedzieć... Nie specjalnie kojarzy dzień naszej znajomości, kiedy nie wspominasz o trójkącie satysfakcji, także jest szansa, Naprawdę? że w podcaście też się mógł przejechać. Muszę spojrzeć do mojego pamiętniczka, Koszulkę bo wydaje mi się, muszę że... Zrobić taką, nie? że przynajmniej trzy... Mam trójkąt, nie zawaham się go użyć. <laughs> Dokładnie. No więc w kilku słowach o co to chodzi i dlaczego ten zakład pogrzebowy, którego obydwoje m, jesteśmy... Chciałam powiedzieć fanami, ale to chyba za daleko, ale podlinkować możemy, bo gdyby ktoś szukał, to czemu nie, myślę, że dobrym się warto dzielić. Zatem to, do czego zmierzam, to jest to, że wtedy, kiedy jest, mamy do czynienia z trudną merytoryką i z procedurami, które nas ograniczają, pozostaje nam przy budowaniu relacji i dobrej komunikacji coś, co nazywamy satysfakcją psychologiczną. To, to, to mam prośbę, się już do głównej myśli, zostaw mi jeszcze małą przestrzeń. Bo ze zdaniem ostatnim, które powiedziałaś, nie do końca się zgadzam, bo ja uważam, że z, z procedurą oni dużo zrobili dla mnie dobrego. Okay. Nie tylko, o ile merytoryką nie mogli się wyróżnić, to procedurą mm. mi pomogli. Dlatego tu, tu, tu po prostu nie wrzucajmy pro, proced, merytoryki okay. i procedury do jednego worka. Potrzebuję tam Dobrze. zajrzeć jeszcze. Dobra, dobra. Satysfakcja merytoryczna, satysfakcja proceduralna, satysfakcja psychologiczna. Trzy, trzy obszary, wierzchołki. trzy wierzchołki trójkąta, satysfakcji opracowanego przez Christofera Mura. Trzy obszary satysfakcji, które budują nasze ogólne zadowolenie w komunikacji, mhm. w relacji, w różnych sytuacjach, w których jesteśmy twórcami bądź uczestnikami. I to, czego nas uczy, wizyta w zakładzie pogrzebowym, to to i to się pięknie przekłada na komunikację, zwłaszcza wtedy, kiedy mówimy o rzeczach trudnych, niewygodnych, skomplikowanych, takich, które budzą trudne emocje u naszych odbiorców, to jest to, że jeżeli nie masz wpływu na to, o czym opowiadasz, nie masz wpływu o ty, na to, w jakim momencie o tym opowiadasz, no bo właśnie przyszła na przykład zmiana i musisz się zakomunikować, i tutaj już nie można się dłużej czaić. To zadbaj o tą relacyjność, o emocje, o poczucie psychologicznego komfortu Twoich słuchaczy czy rozmówców, żeby oni mogli to udźwignąć i żeby koniec końców, pomimo tego, że usłyszeli coś trudnego, działali w trudnych warunkach, w obostrzeniach i ograniczeniach wyznaczonych przez przepisy, prawa, zasady działające w organizacji czy cokolwiek innego. To, żeby koniec końców oni mieli takie poczucie, że wyszli z tego obronną ręką, że przeszli przez to w sposób zaopiekowany, z przewodnikiem, towarzyszem, że ich emocje, chociaż po drodze były trudne, to była na przykład przestrzeń na to, żeby one się pojawiły, że też wszędzie tam, gdzie masz wpływ na to, aby pewne rzeczy ułatwić, wyjaśnić, zaopiekować, no to jak najbardziej miej to na względzie, im trudniej. Tym bardziej zadbaj o y, emocje. Jak słucham Ciebie, to przyszły mi do głowy y, trzy etykietki, które bym dokleił do trzech wierzchołków trójkąta satysfakcji. Mm -hmm. Nie wiem, czy trafiam, ciekaw jestem, bo to pomysł tu i teraz, spontanicznie urodzony. Mamy y, wierzchołek merytoryczny, proceduralny i psychologiczny. psychologiczny. Palcem mm -hmm. rysuję taki wzór merytoryczny, lewy dolny róg, y, proceduralny, prawy mm -hmm. dolny róg i psychologiczny najwyżej, no bo tak w oryginale Christopher Murok określił trójkąt. Dodałbym tam trzy etykiety. i Teraz żebym nie pomylił tego, co wymyśliłem. I do merytorycznego. W merytoryczny jest yy, po pierwsze nie szkodzić. Mm -hmm. Czyli nie dawać merytoryki, nie dawać czegoś, co jest wadliwe, uszkodzone, nieprawdziwe, kłamliwe. Nie oszukiwać. Mm -hmm. W y, trójkącie proceduralnym dałbym, po, po pierwsze, nie utrudniaj. Mm -hmm. Sprowadzaj wszystko do brzytwy Okhama. Najlepsze mm -hmm. jest najprostsze możliwe osiągnięcie. Jeżeli coś jest prostsze, podzielone na małe kawałki, jest większa szansa, że ludzie to wdrożą. Mm -hmm. Ale najciekawsze jest w trójkącie e, wierzchołku, psychologicznym. Wierzchołku mm -hmm. psychologicznym. No. Powiedziałbym, e, nie utrudniaj. Nie utrudniaj w sensie takim, że obserwuję, że czasami o rzeczach trudnych mówimy w bardzo skomplikowany i mm -hmm. trudny sposób. Zasłaniamy się wyszukanymi zwrotami. Tak. Rozbudowujemy ten komunikat, robiąc bardzo długi wstęp, jakbyśmy chcieli wytłumaczyć. I efekt finalny jest taki, że sama merytoryka jest trudna. Mm -hmm. A jeszcze dostaję informacje o niej w sposób taki, że nawet jeżeli chcę, mm -hmm. to mój mózg się męczy procesując te informacje. Męczy się albo wręcz czasami y, ucieka. Nie? Chowamy mm -hmm. głowę w piasek, efekt strusia, I to jest mówimy o niej. Niesamowite, je, to że wrócę mm -hmm. do zakładu pogrzebowego. Myśmy się śmiali podczas wizyty, załatwiając y, formalności związane z pogrzebem. Nie śmialiśmy się dlatego, że wyśmiewaliśmy sytuację, tylko śmialiśmy się dlatego, że ten śmiech, ten dystans, mhm. ta relacja zbudowana pozwoliła mi na przykład bez zajęknięcia i bez za słowem zabrakłoby, bez więźnięcia głosu mhm. w gardle wyartykułować moje potrzeby. Mhm. I teraz to nie ja stworzyłem tą atmosferę. Ja tam szedłem z nosem na kwintę. To stworzyła mhm. pani, która prowadzi ten zakład, która no absolutnie genialnie operowała trójkątem satysfakcji mm. y, psychologicznej, tym wierzchołkiem mm -hmm. psychologicznym z olbrzymim wyczuciem, prowadząc mnie przez trudne tematy jak za rękę i dlatego mówię, że w procedurze bardzo mi pomogła, mm -hmm. zapewniając mnie, że rzeczy, które mogą być y, trudne, ona weźmie na siebie i załatwi. Mm -hmm. I załatwiła. Mm -hmm. i to jest najważniejsze, bo tam rzeczywiście była pewna kwestia sporna. Y, ale na no, ten wierzchołek. Na, nawet powiem Ci o takim przykładzie, który mnie uderzył. My, z różnych względów, jak ktoś chce oceniać, niech ocenia, chcieliśmy tą całą ceremonię bardzo sotę. Mm -hmm. Bez kwiatów, które zaraz mm -hmm. zwiędną i trzeba będzie je wyrzucić. Owszem, jeden, jakiś mały naprawdę, jedna wiązanka. Reszta zamiast na kwiaty po prostu na hospicjum, które nam pomagało. Niech te pieniądze służą, a nie więdną i będą wyrzucane. Nie chcieliśmy żadnych tablic, nie chcieliśmy żadnych szarf. I wiesz, jesteś w zakładzie, gdzie ściany są obwieszone różnymi inscenizacjami różnych pochówków, każdy zrobi po swojemu. Mhm. Super. Mhm. A my, tak jakbyś jakby patrzeć na te zdjęcia, to my wykreślaliśmy kolejne elementy. Co za tym idzie, zmniejszaliśmy zarobek tego zakładu, mhm. No nazywając rzeczy tak biznesowo po imieniu. Odcinałeś tak. zakres usługi. Mhm. W żadnym momencie nie poczułem, że robię coś źle, w żadnym momencie nie poczułem się oceniany, wręcz przeciwnie, w każdym zdaniu słyszałem na zasadzie, ok, to jest Państwa decyzja, i bardzo fajne zdanie. Spotykaliśmy się już z tym, mamy w tym doświadczenie, zrobimy tak, jak Państwo chcą. Mm -hmm. I teraz, jak sobie dokładnie pomyślałem o tym, to nie dość, że ja, ja, ja miałem takie poczucie, że ta atmosfera była nie luź dobra, luźna, ale nie luzacka. O, mm -hmm. To będzie dobre określenie, to dodatkowo ja miałem pełną akceptację do tego, żeby zrobić to po swojemu. Mm -hmm. Chociaż, tak jak mówię, z biznesowego punktu widzenia, no... To nie był kosztowny mm. pogrzeb, bo uważam, że na takie ceremonie wrzucać pieniądze jest bez sensu. Mama, moja mama tak uważała, więc no, byliśmy w tym zgodni i tego się trzymaliśmy. Mm -hmm. I to jest absolutnie ten wierzchołek psychologiczny zrobiony rewelacyjnie. I to doprowadzi, doprowadziło do takiej sytuacji, że jak w trakcie załatwiania tych wszystkich formalności byłeś maciek, to nie mówiłeś, że idziesz załatwić sprawy do zakładu pogrzebowego, tylko mówiłeś, idę, po, bo mam spotkanie panią. z panią Kingą. Tak. Dokładnie. I myślę, że to jest właśnie taka kwintesencja też dobrej komunikacji i budowania relacji z naszymi klientami, że oni nie mają relacji z nami jako z instytucją, z przedstawicielami, mhm. z naszym z naszą nie wiem, podpisem na wizytówce, tylko z nami z krwi i kości, z człowiekiem. Mhm. Że to się broni. A im trudniejszy temat, tym więcej tej ludzkości, mam wrażenie, że tutaj jest, człowieczeństwa jest potrzebne. To ja i zmienimy temat, dobra? Tak zróbmy. Jedna gwiazdka, dwie gwiazdki. Nie, no pięć. Ty też tak możesz zrobić. Oceń teraz ten podcast. Ogłoszenie motoryzacyjne. To był drugi punkt w tym, czego nas uczą. Wyrywam, bo widzę, że oboje, no jednak temat troszkę nas ściągnął w dół, a to nie o to chodzi, nie o to chodzi czego nas uczą ogłoszenia motoryzacyjne no i znowu muszę <noise> powiedzieć ja gdyż albo wiem, niedawno byłem oglądać samochód Ty nic nie robisz, tylko gdzieś chodzisz Maciek w ogóle, ja nie wiem, bo, że my se, <noise> mamy czas, żeby nagrywać ten podcast No tak, niedawno byłem oglądać samochód pozbyliśmy się jednego, chcemy kupić drugi pozbyliśmy się malutkiego Fiacika 500 chcemy kupić dużego dostawczaka czemu? Nieistotne mamy taką fanaberię i znalazłem wreszcie ogłoszenie, nie było to proste ja się na tym absolutnie nie znam i to, jest, I to jest niesamowite. Jest taka rzecz, przy której Maciek mówi, ja się nie znam, bo tak to normalnie z czym nie pójdę, to Maciek ma odpowiedź. To, no, no, to jest pocieszające, ale, jest, dobrze, ale to jest, jest też mój trochę podcast. Taki... Przepraszam, proszę, kontynuuj. Dobrze. Ja tylko, Dziękuję. żeby cię ucieszyć, <laughs> powiem, że jest więcej rzeczy niż motoryzacja. Motoryzację nie, nie znam, nie lubię, nie rozumiem. Chcia, I nie będę lubił. Chciałbym móc powiedzieć, że jest mi niepotrzebna, czasami mi się przydaje. Ale, ale. No, ale pojechałeś oglądać tak, samochód. To nie był pierwszy, to było długie. Poprosiłem kumpla, bo tutaj ma autorytet wewnętrzny, ustępuje miejsca potrzeby autorytetu zewnętrznego. Nie znam się, więc proszę specjalistę. Pojechaliśmy, robimy oględziny, czyli ja stoję i udaję, że nie nawet nie udawałem. Stałem, się kapiłem na roślinki, patrzyłem, że o fajna droga tak, to na że pojechał. Półtorej. A, A kolega tam wiesz, plandeka pod samochodem, tu pochodził, tu postukał, tu w wtyczkę, tu diodki się zapaliły, tu coś zrobił, tu przesunął. To znaczy się bawił. Człowiek, który każdy samochód rozbierze na, na, na części pierwsze, złoży i nie zostają mu luźne klocki. To jest istotne. Mistrz. No i przychodzi taki moment, kiedy on mówi, dobra, to ja już wiem o tym samochodzie dużo, czyli ja już nastawiam ucha, bo zaczynamy ten moment, kiedy po pierwsze ja się dowiem, czy warto, a po drugie, jeżeli czy warta są jakieś mankamenty, no to hmm. będzie można Negocjować. ponegocjować. To jest w ogóle mechanizm, którego nie rozumiem, ale to na inny podcast, ta negocjacja. No i zaczyna się, nie? A myśmy mieli parę takich elementów kluczowych, które było ważne, I jednym z tych elementów, które były ważne, to była klimatyzacja. Mhm. No i kumpel mówi tak, tu rzeczywiście uderzony nie był, przemalowany był z jakiegoś powodu, to jesteśmy w stanie, tamten, tutaj na progach sierdza zaczyna, to jest pociągnięte jakimś preparatem, to trzeba zaraz zrobić, tu to, tu to, silnik rewelacja, chodzi pięknie i tak dalej, i tak dalej. W skrzynie biegów był duży strzał od dołu, tu jest wyłamane, synchronizator jest do robienia. ja udaję, że wiem, w ogóle znam słowo, o których on mówi, cudź, że zapamiętałem, Już, aha, aha. a potem mówi taki zwrot, który mnie zbroził, mhm. paradoksalnie mnie zbroził. no ale klimatyzacji to tu nie ma. A no ja wiesz, przez pół polski jadę po samochód, który ma na czekliście rzeczy obowiązkowych klimatyzację. I w ogłoszeniu było napisane: klimatyzacja, no ale bo ja, ja jest. Ja, nie? ekspert, czytałeś. domorosły, zajrzałem no. do kabiny, patrzę: jest przycisk, AC. Mm -hmm. Czy znaczy, jest. No więc, no więc mnie zmroziło, nomen, nomen. Facet sprzedający samochód, yy, widzę, że zbiera takie, żeby wiesz, no, no jak to przecież, taki taki mm -hmm. wstęp zrobił, a kumplął i tak, proszę pana: jest przycisk, nie ma kompresora, wężyki są do wymiany, skraplacz jest przeżarty rdzą i tak dalej. To jest do generalnego remontu, ta klimatyzacja jest cała do zrobienia. Na co facet, nie mrugnąwszy o czym mówi. No tak, dlatego napisałem, że klimatyzacja jest, ale nie pisałem, że działa. I ja zbadałem. Ale tak, ten świat mógłby być prosty, gdyby nie było takich kombinacji. Gdyby ludzie mówili prawdę, aż mówili jak jest. Tak. Tak, taki to też szczerzy, żeby byli. A Ja naprawdę miałem nadzieję, że czasy tej komunikacji opartej na takich drobnych, manipulacyjnych zabawach słowami, mm -hmm. no bo gdyby to sprowadzić do faktów. No, Kurde, nie wiem, czy na poziomie faktu bym się z nim zgodził, ale no powiedzmy, wiesz, no, że w jego świecie no, no klimatyzacja jest, no. jest, ale co to znaczy? Co, że jest przycisk? No bo jeżeli cała instalacja w samochodzie, cała, mm -hmm. jest do wymiany, to mm -hmm. nie jest tak, że wiesz, trzeba, nie wiem, tu załatać i tak dalej. Całość trzeba po prostu wyjąć, przerdzewiałe, sypiące się elementy. I włożyć nowe. Mm -hmm. Kolega, o który się zna, powiedział, że tam koło 3000 i będzie zrobił. Nawet nie w tym rzecz, nie? bo gdyby nie? on napisał, że ona nie działa, to ja jadąc tam bym rozważył, czy mm -hmm. w tej cenie samochodu... To w ogóle by się zastanowił, czy jechać, jeżeli ta, ta e, klimatyzacja ale jest dla ważna. Najbardziej mi rozbiło to, że facet po prostu, wiesz, bez, bez brzmięcia. No tak, dlatego ja napisałem, że jest, ale nie pisałem, że działa. Niech chcę mm -hmm. klient zrobi sam, jak chce. No i to jest taka <laughs> nauka, jak opowiadałeś o tym, to właśnie sobie pomyślałam, że to jest rzecz, której nie warto robić w komunikacji, w wystąpieniach no, no, publicznych. Krótkie nogi. Bardzo krótkie Mówić nogi. to, co ludzie chcą usłyszeć, tylko i wyłącznie po to, żeby na ten moment mieć święty spokój. No mm -hmm. bo tak, bo to jest taka półprawda, która tak jak kłamstwo ma krótkie nogi. Więc co w zamian Maciek, jeśli czasami no, nie wiemy jak powiedzieć tą całą prawdę? To nie, 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 nie udolnie, ale ją powiedzmy. Mhm. No nie chcę tutaj, wiesz, w, górno, w górnolotne prawda nas wyzwoli, ale ja mam wrażenie, że ile razy pozwalamy sobie na ukrywanie pewnych rzeczy, mhm. nie wiem, w komunikacji, zwłaszcza w komunikacji wewnętrznej w firmie. Mhm. Dla mnie to, przepraszam. To jest taki mechanizm, który mnie fascynuje. Z jednej strony chcę mieć mądrych, inteligentnych ludzi. Po to mam wielostopniowe procesy rekrutacji, żeby wyłowić z rynku najlepszych z najlepszych. Tak jest. A potem... Wychodzę z założenia, że jak ja czegoś nie powiem, to oni się nie domyślą. Jak zatrudniłem mądrych, inteligentnych, to się domyślą. Tylko jak oni no się domyślą, nawet... a ja nie powiem, tak. to ja w ich oczach przestanę być mądry i inteligentny. Mhm. No, to jest najmniejszy wyrok kary, który mnie wtedy czeka. No ale nie jesteś wtedy godny zaufania, za moment się zaczynają pojawiać inne podejrzenia, a jeżeli zostawisz jakąkolwiek przestrzeń i niedomówienie, no to ludzie będą ją w naturalny sposób uzupełniać, w ten sposób tworzą się plotki. To jest piękna y, oliwa dolewana do ognia wtedy kiedy mamy sytuacje trudne, więc niewątpliwie, y, jeśli znasz prawdę, powiedz prawdę. Jeśli nie znasz prawdy, powiedz, że nie, nie znasz prawdy. Nie wiem na Zrobię ten moment. Zrobię wszystko, żeby się dowiedzieć. W tej chwili nie znam odpowiedzi na to pytanie. A jeśli y, się zdeklarujesz, że się dowiesz i odpowiesz, no to właśnie tak zrób bo e, wszelkiego rodzaju kręcenie, próby naginania rzeczywistości, no one niestety mogą się e, i, i mszczą się przeciwko nam. Teraz ty. Proszę bardzo. Bo nie, ja już nie zabieram... kupiłem samochodu i załatwiłem trudną dla mnie sprawę, ale w bardzo przyjemnych e, i co ważne rozwiązujących moje problemy e, warunkach. No ale nie samymi kłopotami i nieudanymi zakupami samochodowymi człowiek żyje. No właśnie, teraz ciepło. w nagrodę bym cię chciała zabrać na lody, i to w dodatku tam są takie lody, e, jakie ty e, lubisz. Bo ja jestem koneserem, tak. Tak, ja? bo ty jestem jesteś smakoszem, że, ty eksperymentuję jesteś... ze smakami, uwielbiam nowe smaki lodów. Uważam, że w ogóle nowe smaki takie... lodów są fantastycznie pod jednym warunkiem. Czy twoje ulubione? Śmietankowe? Śmietankowe. No, śmietankowe, tak zaszaleje. I to nie waniliowe, tylko właśnie śmietankowe. Tak. I to mnie absolutnie e, rozwala e, na każdym kroku. I jeżeli miałby na z jakąś po lewą, to zamiast polewy jeszcze jedno śmietankowe. Jeszcze jedno śmietankowe. No to jest takie miejsce y, na otwarcie, którego y, rokrocznie y, moja rodzina bardzo czeka, bo y, zarówno moja córka, jak i mąż są lodożercami. Ja się tam przyłączam, ale ja to jestem wiecznie na diecie, więc ja tylko jedną kulkę. Ale tam są takie porcje, słuchajcie, po 120 gram normalnie, tak jak wszędzie, po dwie. Ale ile razy tam dziennie jesteście? Że, nie no, no raz. A no, muszę, że jedną kulkę, nie, no, ale z dwa razy sześć razy tam nie, można wpaść. Nie, tam. nie, proszę cię. Dziecko musi być nauczone, że cukier to zło i robi krzywdę, i żeby jednak miała kontrolę nad różnymi odruchami, nie żarła pół wiaderka no, lodów no, słyszymy, wtedy, że kiedy. Krzepi. Ale wtedy był inny cukier Maciek. Wróćmy. <laughs> Zapraszam cię na lody. I tam są takie lody, które nazywają się Boska Śmietanka. I one rzeczywiście są śmietankowe, są boskie. Jest duża porcja. Najadby się naprawdę. Wziąłbyś dwie, trzy porcje. Byłbyś najedzony tak na jakiś czas. Myślę, że by ci. Ale smakowało. śmietankowe. Tak tak, o, tak, 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 tak. Jest dużo takich e, smaków, które są e, oczywiste, czyli tam, no nie wiem, jakaś e, truskawka albo e, z bardziej egzotycznych, ale jednak takich przewidywalnych, e, mango, ale czekoladowe oczywiście ale? też, jagodowe, po wiesz. Co? No, dlatego, że są wśród nas tacy, którzy nie tylko w śmietankę, ale też w insze, inszości. I powiem Ci więcej. Są takie smaki, jak te, które przed chwilą wymieniłam, i one są na topi, one są zawsze. Ale to jest taki. No dobra, Ja sobie tam tak żartuję z mojej wszędzie. śmietanki, ale to jest ten taki standard smakowy. Boska śmietanka dla Ciebie jest zawsze, ja ci w końcu takie muszę zabrać. LGB kolorystyki to taki zestaw podstawowy. Dokładnie, lodów. dokładnie tak. No i są też takie mm, lody, które no, nie są zbyt oczywiste, natomiast w tych małych lodożercach one budzą błyskawiczne skojarzenia. Smerfowe. Tak jest. Guma balonowa. Eee, Cini minis. Jakie? Jakieś tam Oreo. Wiesz, takie już są takie marki, o których wiadomo, jak smakują. Ty stary jesteś, to ty nie wiesz. No jeszcze guma balonowa i smerfa, to może tam bliznąłeś, ale. Takie e, Cini Minis czy jakieś inne produkty. No dobra, śnadane, ale, ale to nie się skojarzą, no, zwłaszcza ta, Więc te lody w tym świetle odbitym od marek, które już mają y, ugruntowaną pozycję na rynku, one tam budują w ten sposób swoją popularność. Ale są też lody typu. Wegańskie, to moje ulubione, wegańskie, yy, kokosowe na mleku ryżowym, albo yy, sorbet aloesowy, albo chili z czekoladą. I powiem ci, że. Tak jak boska śmietanka potrafi się skończyć i nawet te smerfowe potrafią wyjść, tak są takie smaki, które kurczę zawsze nam nie czekają. Ja sobie tak obserwuję tą lodziarnię, ale też rozmawiałam ostatnio z panią. No i to pięknie pokazuje, jak ważne są dla nas coś, co my nazywamy, znaczy, nie my żeśmy to wymyślili, ale my o tym mówimy na naszych szkoleniach, schematy poznawcze. Jakżeśmy się przygotowywali do tego odcinka, to ty bardzo słusznie powiedziałeś, że najbardziej podobają nam się te piosenki, które znamy. I dokładnie tak samo jest z Słuchamy lodami. Tak, tych Tak, ta, 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 które, które już przynajmniej Cytyrując raz słyszeliśmy. Klasyka. Tak, jest. No i może ciekawa jestem, czy właśnie dlatego te śmietankowe, czy z jakiegoś innego powodu. Nie, u mnie to jest potrzeba eksperymentowania. Ja po prostu <grym> prowadzę wewnętrzny ranking lodów śmietankowych na całym świecie. Okej. Okay. Dzisiaj nam nie starczy czasu, żebym cię zapytała, gdzie jest takie miejsce z najlepszymi śmietankami. Na razie na miejscu pierwszym Gliwice, Zimny Draniu. A! Dobrze, dobrze. zaprowadziła i tutaj chyle czoła przed nią. Dobrze, że wróciłaś. Wracam do tych schematów poznawczych, bo podobnie jest w komunikacji. My robimy wiele takich rzeczy po to, żeby być przewidywalnymi dla naszych e, słuchaczy czy odbiorców komunikatów. No, mamy zawsze takie śmietankowe albo takie czekoladowe w naszej komunikacji, żeby to było takie, wiesz, bezpieczne, szybko nam odpalało, e, poczucie, ok, jestem we właściwym miejscu. Czasami eksperymentujemy z jakimś tam sorbetem mango, załóżmy. Natomiast w momencie kiedy idziemy w smaki, które są no takie od czapy, czyli z czekoladą albo czekolada z chili czy ten wspomniany kokosowy wegański na mleku ryżowym, no to ludzie się krzywią. <grym> się <oproczyły> <grym się <grym się> <grym się> no właśnie. I teraz jestem ciekawa, czy ty znajdujesz połączenie pomiędzy tymi lodami a komunikacją. E, nie wiem czy takie, o jakie ci chodzi, ale znajduję coś takiego, że tak mi się w głowie urodziło. Jeżeli ten y, sorbet aloesowy, to zapamiętałem, powiedzmy, że jest moją ideą, którą chcę komuś przekazać. Mm -hmm. Oczywiście łatwiej jest mi przekazać śmietankowe, to jest ta idea, które wszystkie znają, czekoladowe, to są te idee, które wszystkie znają, pomysły, a ja chcę coś nowatorskiego, czyli tego aloesa, no to metodą na przekazanie jest jednak ułatwienie mojemu słuchaczowi zrozumienia, co się kryje w tym smaku. I podam ci konkretny przykład, na który się wiele, wiele lat buntowałem, mm -hmm. śmiałem z niego. Czy buntowałem, to dużo powiedziałem. Śmiałem się z niego, a teraz absolutnie go rozumiem. Jeżeli opisujemy dla wegetariani i wegan dania i nazywamy je schabowy z czegoś, nie wiem, z, pietruszki z pietruszki na przykład, to na początku mi to śmiało. No jak to jest z pietruszki, to czemu to nazywamy schabowy? Ale... Tylko dzięki temu ludzie, którzy kiedyś jedli mięso, tak jak ja, teraz jak czytają etykietę schabowy z czegoś, Zostanie to mogą zrozumieć. mniej więcej zrozumieć, czego się spodziewać. Jeśli chodzi o konsystencję, to jest dla mnie olbrzymi kłopot w mm -hmm. jedzeniu mięsa. To jest kwestia konsystencji nawet mm -hmm. nie smaków nie i smakowej. To jest odwołanie do schematu poznawczego. Więc jak chciałbym sprzedać coś nietypowego, typu aloesowy sorbet, mm -hmm. to pewnie bym pokusił się o to, żeby gdzieś na tej etykiecie dopisać że w smaku przypomina, mm -hmm. co mogłoby ułatwić tym mniej chętnym do eksperymentowania podjęcie decyzji. Czyli to jest dokładnie to, co się dzieje przy lodach typu ciniminis albo oreo, no bo to też jest już schemat poznawczy. Tak. Mm -hmm. I to, co dla mnie jeszcze płynie jako nauka z tej y, lodziarni, to jest to, że oni są niezłomni, pomimo tego, że ten sorbet aloesowy nie, nie zawsze no to, czeka na mnie. Albo te na mleku ryżowym jakieś y, dziwaczne. To y, ja wiem, że y, co dwa tygodnie tam się pojawi coś nowego, że oni są niezłomni w tym poszerzaniu um, inspiracji. No to jest czekoladowe, śmie nie, mm -hmm. Taki wyróżnik, na którym też można zrobić swoją wyjątkowość, tylko to wymaga czasu i Absolutnie konsekwencji. Tak. Więc mm -hmm. to też jest bardzo fajne, bo w sumie kropla Drążka. drąży skałę nie siłą, tylko częstotliwością spadania. I dlatego my pojawimy się dokładnie za tydzień, po raz ostatni, przed wakacjami z wakacyjnym odcinkiem. Tak, ale jeszcze szybciutko podsumuję o czym był ten, bo on się trochę rozmywał. Warto w komunikacji pamiętać o wierzchołku satysfakcji psychologicznej, bo tym można zrobić gigantyczną robotę nawet przy trudnym merytorycznie temacie. Warto, należy, zachęcamy, my tak robimy, mówić prawdę, żeby się nie poślizgnąć na jej różnych wersjach. A jeżeli się pomylimy, to uczciwie do błędu przyznawać, a nie udawać, że tak miało być? No i ostatnia rzecz, jeżeli komunikujemy coś nietypowego, warto skorzystać ze schematów poznawczych i to ułatwić, chyba że budujemy na tym nasz wyróżnik. Bądźmy gotowi, że ta droga jest dłuższa, ale będziemy kimś, kto przynosi rzeczy ciekawe, nowe, niepowtarzalne i to też jest metoda na wyróżnianie się. To co? Zwykłe do zobaczenia, Papa, do usłyszenia. No, do usłyszenia. Za tydzień. Za tydzień, tak. Wszystkiego dobrego, smacznych lodów, a zresztą naszych porad nie korzystajcie w sensie tych lokali.